wdarł się na teren zamku Windsor. Zapowiadał zabicie królowej intruz, który dostał się na teren zamku Windsor, zapowiadał zabicie królowej. Londyńska policja bada nagranie, na którym 19-latek, który w sobotę wtargnął na teren zamku Windsor, zapowiada zabicie królowej Elżbiety II, podał serwis informacyjny BBC. Mężczyzna jest obecnie pod opieką lekarzy. Na nagraniu, które opublikował brytyjski dziennik The Sun, widać zamaskowaną osobę w nałożonym na głowę kapturze, która trzyma w rękach kuszę i mówi do kamery, że chce zabić królową w ramach misji odwetowej. 19-latek uzbrojony w kuszę. W sobotę policja aresztowała 19-letniego mężczyznę uzbrojonego w kuszę, który tego dnia sforsował ogrodzenie otaczające teren zamku, ale nie zdołał dostać się do żadnego z budynków. Do zdarzenia doszło, gdy na zamku przebywała królowa Elżbieta II wraz z między innymi księciem Karolem i jego małżonką. Intruz jest obecnie pod opieką lekarzy. Królowa Elżbieta II w tym roku, z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającego się w Wielkiej Brytanii i wariantu Omikron koronawirusa, zrezygnowała ze spędzania świąt w wiejskiej posiadłości Sandringham, gdzie zwyczajowo przebywała w czasie Bożego Narodzenia, i postanowiła pozostać na zamku w Windsorze.